kolejna fala migrantów. Jest decyzja w sprawie Marszu Niepodległości. Bitcoin poszybował. I na koniec ciekawostka znowu od Ilona Maska. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, nie przynudzam tak jak wczoraj i zaczynamy. The group set out on around 20 barely seaworthy craft. Some migrants were picked up at sea in a variety of small boats. W ciągu dwóch dni na Wyspy Kanaryjskie przypłynęło ponad 1600 migrantów z Afryki, informują tamtejsze służby ratunkowe. Jak podkreślają, ostatnio takie liczby odnotowano 10 lat temu. Jak powiedziała rzeczniczka kanaryjskich służb, ponad 1000 osób przypłynęło w sobotę na Gran Canaria, Teneryfę i El Herio. Na wyspy dotarli na około 20 łodziach, które ledwo nadawały się do żeglugi. W niedzielę na wyspy przypłynęły też inne łodzie, przewożące około 600 osób. Tak duży napływ imigrantów budzi ogromne niezadowolenie wśród mieszkańców wysp, donosi serwis Times.com. Nie dla nielegalnej imigracji, to prawdziwa inwazja. Mówili ludzie, którzy wzięli udział w marszu protestującym w wiosce liczącej 500 mieszkańców, która jest częścią wakacyjnego miasta Mogan, położonego w południowo-zachodniej części wyspy Gran Canaria. Łańcuch wysp leży około 100 km od wybrzeża Afryki Północnej. Po zawarciu umów o kontroli granicznej między Unią Europejską a Libią, Marokiem i Turcją nastąpił gwałtowny wzrost liczby migrantów przybywających na Wyspy Kanaryjskie. Od stycznia dotarło tam ponad 11 tysięcy osób. To ponad 7-krotnie więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. W piątek komisarz do spraw wewnętrznych Unii Europejskiej wezwała do zwiększenia liczby repatriacji migrantów, którzy nie kwalifikują się do otrzymania statusu uchodźcy. The Atlantic route to the islands from Morocco is about 100 kilometers at the closest point. Wszyscy w tym roku zajmują się jedną sprawą, nawet nie muszę jej chyba nazywać, żebyście wszyscy doskonale wiedzieli, o co chodzi. Nie warto jednak zapominać o innych problemach, które tylko czekają, żeby w pewnym momencie eksplodować. No, migracja, która może bardzo, bardzo dotknąć nas ekonomicznie, nawet mocniej niż cały lockdown, jest jedną z takich właśnie spraw. No i właśnie oto przesłanka, która świadczy o tym, że problem wcale się nie zmniejsza, a jedynie został ukryty. Migracja to problem, który tylko na nas czeka. Nikt nie ma wątpliwości, a że ludzie są z biedniejszych obszarów świata i chcą przepływać do tych bogatszych czy nieobjętych wojną. Czytaj do Europy. Nieważne, czy postawimy szlabany na granicach, ludzie i tak będą tu przyjeżdżać. Bardzo prostym przykładem jest USA i Meksyk, gdzie mimo muru ludzie i tak przez niego przechodzą. To, co możemy zrobić, to przeprowadzić ten proces w sposób kontrolowany. O tym na przykład mówił ostatnio Robert Winnicki w RMF FM. Trzymajcie, tu macie fragment. Zjawiskiem niepożądanym jest zmiana struktury kulturowej i etnograficznej naszego społeczeństwa, zwłaszcza dokonywana, tak jak na Zachodzie, gwałtownie, w ciągu jednego, dwóch pokoleń. A teraz następny temat. W 101. rocznicę odzyskania niepodległości ulicami Warszawy przeszło około 100 tysięcy ludzi. W tym roku Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany, poinformował na Twitterze prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz. Zapraszamy wszystkich patriotów na godzinę 14 na rondo Romana Dmowskiego, napisał. W tym roku Marsz Niepodległości będzie zmotoryzowany. Zapraszamy wszystkich patriotów na godzinę 14 na rondo Romana Dmowskiego, napisał na Twitterze Robert Bąkiewicz. Zamieścił też we wpisie oświadczenie zarządu Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. 11 listopada to symboliczna data odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak co roku zapraszamy wszystkich patriotów do Warszawy, aby wspólnie świętować tę wyjątkową rocznicę w Marszu Niepodległości. W tym roku, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczestników, a przede wszystkim weteranów, którzy co roku nam towarzyszyli, zdecydowaliśmy się zmienić formę naszego wydarzenia. 11 listopada zapraszamy wszystkich Polaków do tego, aby przyjechać do Warszawy na rondo Romana Dmowskiego samochodami i motocyklami. Czytamy w oświadczeniu zamieszczonym także na Facebooku stowarzyszenia. Są pod nimi podpisani oprócz Bąkiewicza m.in. wiceprezesi stowarzyszenia, Witold Tumanowicz i Tomasz Kalinowski. Widzimy się jak co roku o godzinie 14. Zachęcamy do oflagowania i przyozdobienia pojazdów barwami narodowymi, podkreślono w oświadczeniu. Zaznaczono w nim, że pomimo krytycznej oceny podejmowanych działań w zakresie zwalczania zarazy i wynikających z tego negatywnych reperkusji dla wszystkich Polaków, patriotyzm to w dużej mierze odpowiedzialność za drugiego człowieka i własną wspólnotę. Odcinamy się od próby destabilizacji i anarchizacji życia politycznego i społecznego państwa, które
które w ostatnich tygodniach były podejmowane przez środowiska lewicowe i liberalne, podkreślili członkowie zarządu stowarzyszenia. W piątek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po zasięgnięciu opinii Senepidu nie wyraził zgody na zorganizowanie 11 listopada Marszu Niepodległości. Podkreślił, że opinia wskazuje na trudną sytuację epidemiczną, szczególnie w Warszawie i na Mazowszu. Mieliśmy wizję, aby pokojowo dać możliwość debaty pomiędzy tymi skrajnie różnymi środowiskami. Nieźle to wymyślili. Z punktu widzenia pandemii całkiem nieźle. No, rząd nie będzie mógł zrzucić na osoby manifestujące niepodległość lockdownu, bo zaraza nie transmituje się z samochodu do samochodu. Równie dobrze w takim wypadku mogliby każdy korek w Warszawie oskarżać, a z drugiej strony w ten sposób nie będzie czuć tego specyficznego treszczu, który każdy ogarnia, no, związanego z nagłym, olbrzymim poczuciem przynależności. Wiele osób nazywa ten marsz faszystowskim, przez co go nie wspiera, ale warto spojrzeć na to z perspektywy ogółu takiego wydarzenia, no, które łączy jednak wszystkich Polaków, tych z prawej, z lewej, hetero, homo, bio, eko, właśnie tym wszystkim jesteśmy, no, w sensie połączoną jedną wspólną historią, która na nas wszystkich odbiła piętno, nawet na tych, którzy tego nie wiedzą, czy nawet sprzeciwiają się jej wizji. No jasne, kiedy Marsz Niepodległości dopiero ruszał, to faktycznie było to zbiorowisko tak zwanego elementu, kilkadziesiąt czy kilkaset osób z nazistowskimi symbolami. No nie za fajne towarzystwo, które strasznie deformowało pogląd na patriotyzm, ale przez ostatnie lata ten marsz po prostu stał się pięknym wydarzeniem, w którym uczestniczą zarówno starsi, jak i młodsi, rodzice z dziećmi w wózkach, a od początku rządów PiS od 2015 jest tam nawet bardzo bezpiecznie. Bo wiele można mówić o naszym rządzie złego, ale jak coś robią dobrze, to też należy to przypominać. A co wystarczyło zrobić, żeby było bezpiecznie? Zabrać policję, nie prowokować. I owszem, dalej zdarzają się incydenty, bo nie sposób upilnować 100 czy 200 tysięcy osób. Zawsze gdzieś z tyłu marszu będą jakieś zbiry, które tylko czekają na zadymę, a w pogotowiu mają pałki czy nawet noże, ale i z tym sobie poradzono. I wystarczy nie jeść gdzieś w ogonie i nie zbliżać się do tych pojedynczych małych grupek, nie prowokować tych debili, a nic się nie stanie. I tak, nic się przez ostatnie lata właśnie nie działo. Ale wiecie, manifestowanie przy święcie patriotycznym flagą LPG jest po prostu niesmaczne i to celowe prowokowanie agresji, no dlatego darujcie sobie. Na pogrzeb też nie pójdziecie, nie wiem, w bluzie z kapturem, czy do sądu bez garnituru. Po prostu nie wypada, to są jakieś podstawowe zasady elementarnej kultury. I nie można inaczej odebrać takich zachowań jak prowokacji, bo możesz być homo i pójść na Marsz Niepodległości, trzymając polską flagę i naprawdę nic ci się nie stanie, nikt cię nie pobije za to. Ale o historii marszu i właśnie o tym już mówiliśmy w kilku filmach, bo co roku jesteśmy na tym wydarzeniu. Na ostatnim byliśmy nawet na obu, na Marszu Niepodległości i na kontrmanifestacji, gdzie zapytaliśmy obu grup, co chcieliby przekazać tej przeciwnej. I wiecie co? Obie grupy się po prostu zapraszały wzajemnie na swoje marsze. No, masakra. Nie możemy nawet w taki jeden dzień po prostu iść razem? No, w każdym razie w tym roku też nas tam nie zabraknie, jednak tym razem relacja z marszu wejdzie na nasz drugi kanał Co Mówią, bo to tam robimy sądy uliczne i relacje z takich zbiorowych zgromadzeń. Dlatego jeśli jeszcze nie subskrybujecie tamtego kanału, no to koniecznie zróbcie to już teraz i kliknijcie dzwona, aby od razu dostać powiadomienie o tym filmie, jak tylko wejdzie na kanał Co Mówią. Tu macie link do chociażby naszej ostatniej relacji ze strajku kobiet. Możecie sprawdzić sobie ten film, też koniecznie zobaczycie wtedy, w jakim klimacie są takie filmy, relacje, no i od razu pod tym materiałem możecie kliknąć subskrypcję, a my już lecimy z kolejnym tematem. In this video, Bitcoin just got its third most bullish weekly close in Bitcoin history. W końcówce minionego tygodnia największa waluta cyfrowa drożała, skracając dystans do kolejnego progu na poziomie 16 tysięcy dolarów. W piątek kurs Bitcoina po raz pierwszy od pierwszych tygodni 2018 roku sforsował granicę na wysokości 15,5 tysiąca dolarów, a później cofnął się. Wprawdzie, jak zauważył Bloomberg, rysująca się 13% tygodniowa zwyżka wydawała się paraboliczna, ale piątkowa zmiana ceny zbliżona była do dziennej średniej z minionego miesiąca, wynoszącej około 2%. To mniej niż połowa wahań z marca i grubo poniżej 30-dniowej średniej zmienności, jakiej cyfrowe aktywa doświadczyły podczas handlu trwającego ponad 10 dni. Because yesterday we saw a small dump here and then we saw another wall pump back up to where we were before.
Niektórzy od jakiegoś czasu spekulują, że Bitcoin razem z największymi kryptowalutami będzie takim nowym srebrem czy złotem, czyli walutą zabezpieczającą na czarną godzinę. Podobnie jak złoto i srebro, Bitcoin jest bezpieczny przez swoją rozproszoną formę. Złoto i srebro trzymamy fizycznie, jest to kruszec, który jest wartością sam w sobie, a nie papierek, który może zmieniać znaczenie. Podobnie jest z Bitcoinem, tylko tego nie trzyma się fizycznie, przez co nawet może być bezpieczniejszy, bo złoto może ktoś komuś ukraść, a Bitcoina bez dostępu do portfela elektronicznego nie ma szans. Ktoś może powiedzieć, że łatwo skakować, ale prawda jest taka, że w praktyce jest to tak skomplikowane, że aż niemożliwe. Bitcoin jednak ma jedną inną cechę, jest bardziej chwiejny. Jest to nowa waluta, czy inwestycja, jak zwał tak zwał, przez co jej wartość dalej jest stabilizowana, co oznacza, że mamy do czynienia ze znacznymi wzrostami i spadkami, które nie do końca można przewidzieć. I w takim wypadku, gdy potrzebowaliśmy zmonetyzować naszego Bitcoina, no to może się okazać, że jest on w tym momencie chwilowo wart połowę mniej od pierwotnej wartości. Dużo spekulantów na tych wahaniach chce zarabiać, co bardzo utrudnia finalne ustabilizowanie się wartości Bitcoina, dlatego jest to tak kontrowersyjna inwestycja długoterminowa, przez niektórych uważana za utopię cwaniaków, a przez innych za rewolucyjny system oszczędzania. No cóż, co człowiek to opinia, a teraz ciekawostka dnia. Tesla, they have launched their, let's call it their newest product, Tesla Tequila. This is something we have been waiting for a long time, and let me just say, it looks amazing. Elon Musk zażartował 2 lata temu, że jego firma produkująca samochody elektryczne zbankrutowała, a on sam miał zostać znaleziony pośród butelek Teskili. Ten temat właśnie powrócił i nie chodziło o bankructwo Tesli. Twórca Tesli, miliarder Elon Musk postanowił spróbować sił w nowej branży. Wykorzystując nazwę marki samochodów elektrycznych, stworzył zupełnie nowy produkt. Innowacyjny pomysł Elona Muska nie dotyczy ani motoryzacji, ani podboju kosmosu. Tym razem miliarder zainwestował w produkcję napojów i to nie byle jakich. Musk postanowił produkować i sprzedawać trunek Tesquila. Wszystko zaczęło się w 2018 roku na Prima Aprilis. Dyrektor generalny Tesli zażartował wtedy na Twitterze, że firma produkująca samochody elektryczne zbankrutowała, a on sam został znaleziony zapłakany z butelkami Tesquili. Początkowy żart przerodził się w nowy biznes. Miliarder skorygował tylko nazwę. Teraz pojawił się gotowy produkt, Tesla Tequila. Trunek zapakowany jest w szklaną butelkę w kształcie błyskawicy umieszczoną na aluminiowym stojaku. So it must be 21 years old to purchase, obviously, shipping included. Delivery is expected later this year. To jest niezły. Ten człowiek albo serio ma aż tak olbrzymi dystans do tych wszystkich wielkich ludzi w drogich garniturach, w wielkich wieżowcach, albo robi to we własnym interesie i każdy tweet jest naprawdę mocno przemyślany. Jak się tak patrzy na Elona z zewnątrz, no to wygląda na to, że wpada na jakiś pomysł i bez zastanowienia realizuje go. Tak jak Donald Trump. Z jednej strony inwestorzy go nienawidzą przez swoją zmienność, a z drugiej ci sami inwestorzy w niego inwestują, bo dobrze wiedzą, że wiele można mu zarzucić, ale wszyscy wiedzą, że dobrze on wie, jak się robi biznes. No i właśnie alkohol od Muska to brzmi jak jakaś była firma gamingowa, która produkuje panele fotowoltaiczne, a ostatnio inwestuje w szczepionkę na samo wiecie co. No, nikt by się tego nie spodziewał. Ciekawe, co będzie jego następnym produktem. Pewnie może jakiś drętwy suche. Jak nazywa się najpopularniejszy most na świecie? Most Popular. Tego skara podesłał nam Paweł Lewandowski, za co serdeczny szacun. No i oczywiście otrzymujesz złoty Most Popular. A jeśli ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej. Podstawki Macieja Reaktywacja i to tam pisz swoje suchary. Tymczasem ja ci bardzo dziękuję za to, że z nami jesteś. No i pamiętajcie o tym, że nowe filmy wchodzą o 6.30 i 18.00 codziennie, a czasami będziemy wypuszczać też trzeci o 21.00, dlatego o 21.00 też koniecznie zaglądajcie na ten kanał. Trzymajcie się bardzo ciepło, no i hej.